Panie Pawle, chciałem zapytać, jak panu się po pierwsze podoba stadion, bo trochę się zmieniło od pana czasów. No tak, duże wrażenie, bardzo mi się podoba, szczególnie to, że kibice blisko siedzą linii bocznej, to jest taki typowo piłkarski stadion, można powiedzieć, że myślę, że kibice będą się czuli jak w teatrze trochę, tylko wszystko zależy jak chłopaki, jak piłkarze zaprezentują się na boisku. No trochę już czasu minęło i czasu upłynęło raz, że od pana wizyty w Płocku, w sensie pana kariery w Płocku, no i właśnie, wracając do tego, chciałem zapytać, czy pamięta pan swój pierwszy mecz w barwach drużyny z Płocka i może ostatni? Pierwszego to nie pamiętam, mówiąc szczerze, bo to ja jeszcze przychodziłem w latach 90. Do Płocka, na początku lat 90. Gdzie trenerem był Hubert chyba Kostka, z tego co pamiętam, i na początku jeszcze trener Wenerski. I to były odległe czasy, także można powiedzieć, że prawie 30 lat temu, a już wiele, wiele lat jak gdyby odminęło od tego momentu. Dobra, to inaczej, zapytam, może jeden jakiś szczególny mecz pozostał w pamięci, w sercu? No ja powiem panu, że na pewno wszystkie mecze, które były grane w Płocku, także ja dobrze się zawsze czułem. Jak przyjeżdżam do Płocka, to zawsze się tak czuję, że serce trochę mocniej bije i to jest część mojego życia, prawda, które tu spędziłem. I cieszę się, że w ogóle kibice jeszcze mnie pamiętają, bo było bardzo wielu zawodników, prawda, czy po mnie, czy przede mną, a jednak mamy jakieś tam dowody sympatii, że ludzie pamiętają, jak grałem tu w Płocku. Szczególnie pamiętają te rzuty wolne, co cały czas mi przypominają, że a wydawałoby się, że przecież to nie powinno być, prawda, takie trudne, to można to wyszkolić, nie? Ale jak widać. Dobrze, to żeby nie zajmować czasu, jaki dzisiaj wynik pan obstawia? Bo nie wiem, czy śledzi pan ogólnie na co dzień też, mimo wszystko z ubiegłym lat i z każdym kolejnym sezonem poczynania Wisły, no ale właśnie. No ja cały czas obserwuję zawsze wszystkie te kluby, w których grałem, szczególnie właśnie Wisłę Płoc i Widzew Łódź, z którego przyszedłem do Płocka grać i mam nadzieję, że trener Saganowski ten pierwszy mecz na nowym stadionie wygra i rozpocznie marsz w górę tabeli, no bo siódma chyba kolejka z tego, co się orientuję. No już pora jest na wygrywanie. No.